Teraz wytworzymy sobie ser Masdamer. Jest to ser bardzo w tej chwili powszechny. Właściwie niedawno został jak gdyby wynaleziony patent na ten ser. Otóż doszło do pewnej fuzji dwóch sztuk serowarskich, czyli sztuki szwajcarskiej i sztuki holenderskiej. Dodamy sobie również barwnika, bo te sery jak gdyby cechują się taką kremową barwą. Dodamy sobie tego barwnika około jednej kropli na litr. Mamy 10 litrów, czyli około 10 kropel. Dodamy, tak postaramy się po całej. I jeszcze 10. Jest. I teraz troszeczkę ogrzejemy, prawda? Bo tu mieliśmy 32 stopnie Celsjusza, a będziemy mieli troszeczkę więcej. Za chwileczkę to sprawdzimy, jaka jest temperatura. Od razu trzeba trochę pomieszać z tego względu, że po dodaniu ciepłej wody ziarno ma tendencję do sklejania. Efekt jest piękny, ser się sprasował pięknie. Także mamy około kilogramowy ser, który w przyszłości troszeczkę jeszcze tak, jak gdyby powstaną wielkie dziury, w związku z czym on się troszeczkę zaokrągli. Ser ten możemy pielęgnować na suchą skórkę. Po wypielęgnowaniu można też pokryć jakąś powłoką naturalną, na przykład woskiem pszczelim bądź też parafiną. To już zależy od naszej pomysłowości. Także po 6-8 tygodniach nasz Masdamer będzie gotowy i na pewno będzie pięknie smakował.